Witam wszystkich. Jesteśmy na etapie dalszej jazdy z panem Adamem, czyli kontynuujemy jazdę po wielkim powrocie pana Adama do kursu, do szkolenia, do egzaminowania, tak? Tak. Super, więc teraz Adam, poproszę cię, żebyś wysiadł z samochodu, otworzył w pierwszej kolejności pokrywę silnika i zrobimy obsługę egzaminacyjną. Dobrze? To, co jest na egzaminie ważne. Super, to idziemy. No dobrze, Adam, bardzo proszę, otwórz pokrywę silnika. Super. Dobrze, i w związku z tym, że na egzaminie państwowym będziesz miał tylko jeden element spod pokrywy silnika, ja poproszę, żebyśmy tutaj wszystko sprawdzili. Także zbiornik wyrównawczy do układu chłodzenia silnika. Układ chłodzenia... Tutaj. Nie. Zbiornik wyrównawczy do układu chłodzenia silnika, Adam. Tak, nie, ten to tylko ten. Nie. A nie, to jest hamulc. Ha, a! No właśnie, tutaj dobrze. Przy chłodnicy, no właśnie. No tak. Czyli zbiornik wyrównawczy do układu chłodzenia silnika jest przy chłodnicy. Tak. Ale dobrze. To teraz proszę mi powiedzieć, jak w ogóle mamy sprawdzić ten stan. To masz powiedzieć, tak? Nie musisz tutaj tam dotykać. Nie dotykać, tylko mów. A minimum powinien być prawidłowy stan. No właśnie, między minimum a maksimum, prawda? Tak. Dobrze. Zapamiętamy, po przerwie mogło uciec. Tak. Dobrze, Adam, zbiornik uzupełniający do spryskiwaczy. Tutaj ta niebieska pokrywka. Jak sprawdzamy? Otwieramy. Nie otwieramy, na egzaminie nic nie ruszamy, otwieramy, tylko mówimy. Otwieramy i patrzymy, czy jest tam cokolwiek płynu. Czyli sprawdzamy wzrokowo, tak? Lub? No tutaj nie ma określenia. No możemy sprawdzić, czy wycieraczki po prostu działają. Znaczy, czy jest płyn przy ruchu z wycieraczek. Czyli spryskiwacz. Tak. Dobra, czyli mamy opcję sprawdzenia wzrokowego i ewentualnie uruchomimy spryskiwacz, tak? Dobra, zbiornik wyrównawczy do układu hamulcowego. To jest tutaj. Dobrze, bardzo dobrze. Jak sprawdzamy stan? Tu powinien być między minimum... Chodź, zobacz z tej strony, zobacz. No, z tej strony też widać. Między tak? Minimum a maksimum, no tutaj widać. Dobrze. Te podziałki. Bardzo dobrze, to teraz ok. Teraz spróbujmy może inaczej. Następnym elementem będzie sprawdzenie ilości oleju w silniku. No, tylko to zostało, więc wyciągamy wskaźnik magnetowy, przecieramy go szmatką. Aha, najpierw oczywiście musi być zimny silnik, czyli samochód nie mógł ostatnio pracować, no i musi być płaski teren, żeby nie fałszowało odczytu. Wtedy wyciągamy wskaźnik, czyścimy jakąś czystą ściereczką, wkładamy ponownie, no i na pośladzie oleju odczytujemy stan między minimum i maksimum płynąć prawidłowy. Jeżeli się okaże, że oleju jest za mało, to tak. Co wtedy? Uzupełniamy ten sam olej. Tego samego rodzaju. Ale gdzie dolewamy? W którym miejscu? Tutaj, ta czarna. Dobrze, wajka. Dobrze, bardzo dobrze, Adam, bardzo dobrze. Okej, okay. Teraz sobie faktycznie sprawdzimy, w związku z tym, że pojazd jeszcze nie jeździł, jest silnik zimny, my będziemy pierwszy raz teraz jechać tym samochodem. Poproszę cię, żebyś faktycznie sprawdził, dobrze? Ten olej, poczekaj chwilkę. Sprawdzamy. No, wyciągamy. Faktycznie, na egzaminie tego nie będziesz robił, powolutku. Przeczyścimy. No i z powrotem to wkładamy pomalutku. O, coś nie idzie. Dobrze, pójdzie. O. Tak, delikatnie. Tak. Do końca. No i teraz. Dobrze, pomalutku wyciągamy i sprawdzamy. To, jakby... No, trochę ponad połowę. Czyli, ale jest w stanie, jest w połowie, czyli stan się zgadza, czy jest jak dobrze? Jak najbardziej czy... jest dobrze. Tak, jest. Można jeździć. Można jechać, proszę bardzo. Tylko przypominam, na egzaminie państwowym tylko mówimy, nic nie robimy, tak? Tak. Dobrze. Dobrze, Adam, bardzo dobrze. Poproszę o zamknięcie pokrywy silnika. Bardzo dobrze, zamknęło się, tak. Dobrze, poproszę, sprawdzimy światło pozycyjne. Okej. Jest jeden punkt, drugi punkt, tak. Jeszcze dwa z tyłu będą. To poproszę. No, jest widać. Trzeci i czwarty. Bardzo dobrze. Te punkty świetne. Dobrze. Poproszę o światło przeciwgłowę. Przednie czy tylnie? No pomyśl. Siądź do samochodu sobie normalnie na siedzenie, Adam, proszę.
I włącz spokojnie, bez nerwów. Najpierw tak i tak. Jest kontrolka? Nie, jest. No jest. Jest kontrolka. No właśnie. Pamiętaj jedną zasadę. Adam, pamiętaj jedną zasadę. Wsiadasz spokojnie do samochodu, włączysz poszczególne światło, które poprosi egzaminator, zobaczysz kontrolkę i wtedy dopiero wychodzisz z samochodu. Dobrze? No. Nic na szybko, na spokojnie. O, to powiem, gdzie tam punkt świetlny. No, papier świetlny, tutaj. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz poproszę światło cofania, światło biegu wstecznego. Okej. Okay. No to już bez ściągnięcia od samochodu się nie uda. Tak. No, a silnik jest... Trzeba silnik odpalić. Ale co ty chcesz zrobić? No. Tylko wsteczny. Dobrze. No i... powinno działać. Okej, okay, jest. Dobrze. Mamy dwa punkty świetlne, mamy. Tak? Dobrze. To proszę wsiąść. Pamiętaj, że wszystkie te elementy, jak sprawdzisz, będziesz miał z obsługi poza pokrywą silnika, tak? To będziesz miał jeden element, tak? Ja no ci tak. Teraz więcej sprawdzamy, ale będziesz miał jeden element. Pewnie. Dobrze, poproszę... Tak jest. Poproszę światła... Tak. To wyłączysz za chwileczkę, jasne. Tak? Proszę teraz, jak wyłączę światło. Mhm. I sprawdzimy światło hamowania, światła stop. O. No i to są trzy punkty świetne w tyle samochodu. Dobrze, warto by było, zanim wsiądziesz, poprosić egzaminatora o sprawdzenie, ale zanim wsiądziesz, to taką regułę sobie przyjmij, że w pierwszej kolejności pokazujesz egzaminatorowi punkty świetne i później wsiadasz do samochodu. Dobrze. Tak zróbmy, dobrze? Okej. To proszę cię, powinny się palić... To są trzy punkty świetne, jeden, drugi i trzeci. Tak, powinny się zapalić trzy punkty świetne, tak. Bardzo dobrze. Teraz wsiadasz i regułka... Naciskam hamulec. No i proszę o sprawdzenie trzech punktów świetnych z tym samochodu. Dobrze, jest wszystko ok. Bardzo dobrze. Wiadomo, że do tego jeszcze do sprawdzenia zostały nam kierunkowskazy. I drogowe i awaryjne. Światła drogowe, awaryjne, dobrze? Tak. To ostatnie światło jeszcze proszę, tamte wyłącz wszystkie, które sprawdziłeś i włącz drogowe, dobrze? Wszystkie są... No co to będą te tutaj? Drogowe. No właśnie. O. No właśnie. To powinno być z przodu. Tak. Co? Dwie mocniejsze. Znaczy, no tak. Tak? Pokazujemy na egzaminie. Tak. No to ja są. Tak. Mocniejsze. Bardzo dobrze. Dobrze, Adam. Pamiętasz tylko ten zbiornik wyrównawczy do układu chłodniczego, czyli do chłodnicy zbiornik wyrównawczy zapomniałeś. Mhm. A te elementy wszystkie pamiętasz, także bardzo fajnie. Przygotuj się do jazdy, będziemy startować. Dobrze? Teraz Adam przygotuje się do jazdy, czyli wszystkie elementy, które są istotne na egzaminie. Ustawienie fotela, lusterek, zagłówka, ewentualnie kierownicy. Po tym przygotowaniu będziemy startować w ruchu drogowym. Jesteśmy w strefie egzaminacyjnej, więc tutaj będziemy sprawdzać, czy Adam robi postępy, czy wszystkie te elementy, o które mówiliśmy, omawialiśmy, będzie wdrażał w życie. No jest wszystko gotowe. Rozumiem, że wszystkie lusterka zostały ustawione. Tak. Pamiętamy na egzaminie państwowym, że nawet jak któreś z lusterek będzie ci odpowiadało, czyli będzie w dobrym ustawieniu, to i tak musisz dotknąć, żeby egzaminator wiedział, że się przygotowuje. Tak jest. Tak. Dobrze. Z taką. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay. Jesteś gotowy, Adam? Tak. No tak, jesteś gotowy, to proszę, będziemy jechać. Teraz to już elegancko. Nie to jak ostatnio. Tak, 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 tak. Dobra, jak jedziemy? Pojedziemy w prawo. Okej. Okay. Dobra. Tu nic nie widać, więc troszeczkę podjedziemy do przodu. A! No, światła. Właśnie. Dobrze, Adam, w związku z tym, że ty już chcesz jechać, tak.
A i została ci jedna ostatnia rzecz do sprawdzenia, której nie sprawdziłeś. O. I no, i egzaminator będzie miał tutaj pretekst do przerwania egzaminu, bo czegoś nie dopełniłeś. Światło, które powinienem wcześniej włączyć, ale no już... Tak, światło, ale zorientowałeś się na szczęście, więc okej, okay. Ale co dalej? Coś tu jeszcze nam nie gra. No. Zapięć, drzwi. Widzę, no właśnie, no właśnie. Nie no z mojej właśnie. Strony. Nie z twojej strony. Ja to celowo zrobiłem, żeby cię uwrażliwić na to, że może taka być sytuacja na egzaminie państwowym, że ktoś nie domknie drzwi. No tak, z czerwoną kontrolką nie możemy jechać. Bardzo dobrze. Dobrze, Adam. To ja tutaj ci pomogę. Zamknę te drzwi, bo to są moje drzwi z mojej strony. Okej. Okay. No, okay. Teraz jest w porządku. Przełożymy kamerkę. O. I będziemy... Będziemy startować. To bardzo proszę, Adam, no to prawo. Podjadę troszeczkę jeszcze. Dobra, możemy jechać. Dobra, pieszych rowerzystów nie, no to mogę do krawędzi podjechać. Tak, bo to traktujemy etapowo. No i oczywiście kierunkowskaz. Podstawa. Oj, trochę za mocno. Dobra, nikogo nie ma, możemy się może jechać. No dobrze. Oj. Adam, ty jeździsz z instruktorem Sylwkiem, tak? Tak. Z Sylwkiem teraz. Jutro z Adamem, panem Adamem. Jutro z Adamem masz, tak? Sylwek coś się troszeczkę rozchorował. Chyba coś z gardłem miał ostatnio. Rozumiem. No dobrze, te wszystkie zadania, te wytyczne, które my wprowadziliśmy i o które omawialiśmy, działacie, tak? W tych tak. zakresach. No bardzo dobrze. Bo to są te najsłabsze twoje punkty i my chcemy je zniwelować, prawda, Adam? No, nad zawracaniem pracujemy i wykonywaniem poleceń instruktora. Tak jest, z tym jest problem, ale to ten problem nie tylko ty masz, wielu kursantów ma ten problem z wykonywaniem poleceń. Tutaj wchodzi w grę analizowanie i tak dalej, więc my robimy swoje, okej. Ja poproszę ciebie, Adam, żebyś zawrócił na tej drodze w pierwszym dozwolonym miejscu, dobrze? Dobrze. To miejsce, dobra, to zmieniamy pas, jak nas puszczą. I uspokajamy jazdę, rozumiem, tak? Czekamy na... Ten chyba... O, mrugnął. Okej, okay, tu mogę zawrócić. Czyli nie na egzem... światło, tak. Czyli na długo. Tak, bo to jest łącznik w ogóle, prawda? To jest połączenie między drogami. Tak jest, łącznik, tak. A jako, że nie ma światła, to możemy na długo pojechać. Bardzo cię proszę, Adam, jeżeli ktoś ci da sygnał przy zmianie pasa i będzie cię jasne. Puszczał, poinformuj egzaminatora. Poinformuj egzaminatora. Dobrze. Puszcza mnie. Mhm. Albo słowo korzystam. Egzaminator może tego nie widzieć, a jednak jesteś, tak. ty jesteś zmieniającym pas, tak? Jasne. Okej, okay, jest pusto. Możemy jechać. No to nie zwlekaj, bo tu w mieście, jak Wrocław, jest dużym miastem, bardzo ruchliwym. Rzadko kiedy zdarzy się taki moment, kiedy nie ma samochodów, więc wykorzystuj to, nie zwlekaj, dobrze? Dobrze. No. To nie złapałeś mnie na tym błędzie, co zawsze. A właśnie, ja się cieszę. No ja też. No, cieszę się, że bo postęp jest. Właśnie. Dobra, nie było polecenia, czy jedziemy prosto? Bardzo dobrze. Nie ma polecenia, to jedziemy na wprost. Tak, nie tylko Adam, jeżeli z daleka widzisz, że tam się zaczyna zagęszczać, że ludzie hamują. To hamuje. No to reaguje. No chciałbym. Na skrzyżowaniu najbliższym w prawo poproszę. Dobrze. Nie spóźniamy, Adam. Spóźniasz z kierunkowska. Spóźno, to jest zbyt późno, zbyt późno. Ten człowiek, jakbyś włączył wcześniej kierunkowskaz, na pewno by skorzystał i by pojechał. Mhm. Dobra, proszę cię o wcześniejsze kierunkowskazy. Dobra, tutaj linii nie możemy przekroczyć. Dobrze. Okay. No, jesteśmy na strefie ograniczonej prędkości, nie za blisko więc... pojazdu zaparkowanej, proszę cię. Jasne. Żeby tutaj... nie było interwencji. No i mamy rondo. I proszę trzecim zjazdem w tym skrzyżowaniu. Dobrze. Okej, to puszczamy tych, co mają pierwszeństwo, czy co są na rondzie. Okej. Pieszych nie ma. Tu musimy się zatrzymać. Mhm. Staraj się, Adam, nie zaglądać na biegi, na zmiany biegów. Jasne, ty już jesteś na takim poziomie, że nie musisz się posiłkować zaglądaniem na biegi, jaki jest bieg, prawda? No tak. No, to po co? To tylko pokazujesz swoją słabość. Nie za blisko, nie za blisko. No i już można kierunkowskaz zdać.
Dobrze. Pamiętaj jeszcze proszę o wolniejszej nodze na sprzęgle. Tak, tak. Jeszcze to wolniej. To cały czas ćwiczę. Dobra. Już przy startowaniu, no, nie było wiele okazji, ale już jest dużo lepiej. No jest. Zapomniałeś, Adam, o sprzęgle i samochód zgasł. To sprzęgło nie może być tak totalnie i znowu sprzęgło za gwałtowne. Tu troszeczkę tak, no tak. Staramy się właśnie w tych detalach też nadrabiać, poprawiać wszystkie elementy, żeby ta twoja jazda była jak najwyższym poziomie. Teraz w prawo. Dobrze. Pojedziemy w prawo na tym skrzyżowaniu i na następnym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu, Adam. Dobrze. Czy to jest czytelne, co mówię? Jasne. Dobra, czyli teraz w prawo i na następnym skrzyżowaniu w prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu. Znowu za szybkie sprzęgło. Rzuca nami, rzuca. Dobrze. No i w prawo. Tak. W drogę z pierwszeństwem przejazdu. Ale czemu tu w prawo? Nie, nie, nie. Adam, tutaj nie. Ty chciałeś teraz pojechać w prawo. Tak. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetną. Mhm. Są tutaj dwa polecenia. Tak. Ja proszę... prawo w drogę z pierwszeństwem przejazdu, spokojnie z biegiem, zmień. A ty chciałeś pojechać w prawo na skrzyżowaniu. No. Jak to by było na egzaminie? Byłoby to niewykonanie polecenia. Tak. Ile takich niewykonanie polecenia możesz mieć? Maksymalnie jeden. Tak jest.